Podczas dzisiejszego posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji radni zajmowali się skargą na działania Straży Miejskiej. Pismo jednego z mieszkańców Kołobrzegu odczytał przewodniczący komisji. Od 10 lat koło sklepu Netto przy ulicy Gryfitów pijaki menele oficjalnie piją alkohol, po czym śpią w trawie lub płycie betonowej koło wózków Netto. Straż Miejska od 10 lat to bagatelizuje, a i rzadko przyjeżdżają po telefonach moich mieszkańców i turystów. Straż Miejska za każdym razem zachowuje się, jakby byli z Marsa. Zdziwieni. Po takiej interwencji za 5 minut menele znowu piją i tam śpią. Menele krzyczą, opluwają, obrażają osoby, którzy zwracają im uwagę. Mieszkaniec Kołobrzegu zarzucił też strażnikom miejskim bezczynność w sprawie kierowców łamiących przepisy drogowe. Przy sklepie Żabka mimo znaku zakazu postoju stoją samochody po prawej i lewej stronie. I nie idzie tam ani wjechać, ani wyjechać z osiedla Radzikowo 2 oraz na skrzyżowaniu ulicy Partyzantów i Komandorska. Jak komu się uda, parkują samochody, ale już dostałem idiotyczną odpowiedź od prezydentowej, że to nadzorować powinna policja, a i Straż Miejska widzi to, ale patrzą na chmury. Mieszkaniec domagał się likwidacji straży lub wymiany kadry. Wniosek został jednogłośnie odrzucony przez radnych. Komendant Straży Miejskiej nie zostawił zarzutów bez odpowiedzi. To, że ktoś wygląda tak, jak opisał to wnioskujący w piśmie, jak pan przewodniczący to odczytał, to jeszcze nie znaczy, że mamy go spakować, wywieźć gdzieś, zamknąć. Ta osoba, mimo to, że jest źle ubrana, że niestety niezbyt przyjemnie od niej pachnie, bo taka jest prawda, czy to nazwać po imieniu, to nie znaczy, że jest pozbawiona swoich praw. Oferty pomocowe nie są atrakcyjne dla osób nadużywających alkoholu. Strażnicy każdorazowo proponują tym bezdomnym skorzystanie z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, żeby ich, że tak powiem, przywrócić do życia cywilizowanego. Niejednokrotnie interweniujemy w sytuacji, kiedy są w stanie wskazującym na większą ilość spożycia alkoholu. Tutaj każdorazowo też strażnik zadaje pytanie, czy nie potrzebują pomocy medycznej, no bo to jest istotne. Sami dobrze wiem, że generalnie ci ludzie żyją krótko i w niezbyt dobrym stanie. Także ja sądzę, że jeżeli nie będziemy mieli systemowych rozwiązań, to z całą pewnością służby mundurowe tego problemu nie rozwiążą. Mirosław Kędziorski podczas posiedzenia odpierał zarzuty o bezczynności Straży Miejskiej i przedstawił statystyki podejmowanych interwencji. Tylko latem Straż Miejska otrzymała ponad 2000 zgłoszeń od mieszkańców i turystów. Strażnicy podjęli 3478 interwencji, w trakcie których 593 razy pouczaliśmy. Nałożyliśmy 2873 mandaty karne i skierowaliśmy 12 wniosków o karanie do sądu rejonowego. Odchowaliśmy 8 pojazdów, w tym były 4 pojazdy, których stan wskazywał na to, że są od dłuższego okresu czasu nieużytkowane. Strażnicy nałożyli 400 blokad na koła samochodów, blisko 60 na źle zaparkowane hulajnogi, podjęli 500 interwencji wobec wandali i osób zaśmiecających miejsca publiczne. Jako ciekawostkę mogę podać, że 75 zgłoszeń dotyczyło zwierząt rannych bądź też ptaków nielatających. Strażnicy najczęściej pełnili służbę w miejscach, w których były największe skupiska ludzi. W kołobrzeskiej formacji pracuje obecnie 16 osób.